Cześć kochani, witajcie na kanale Konrad Wariat. To już kochani 12 vlogmas. Kochani, jak u was ze śniegiem? U mnie śnieg nieźle daje w mieście. W Stalowej. To jest po prostu szok. Szok, co się dzieje ze śniegiem. Śnieg nieźle nakurwia. Zacznijmy sobie dzisiaj od słodkości znowu. I 12 okienko szkoły. Mam tutaj. Dzisiaj mamy but z prezentami. Bardzo dobry, leczny. Teraz co, losowanie kalendarza adwentowego herbaty. A właśnie, zastanawiacie się, czego nie ma dzisiaj testu herbaty? Nie miałem czasu kiedy zrobić. Będą jutro dwa testy. Herbaty z dzisiaj i herbaty z wczoraj. A teraz losuję. Tego na chwilę pauzę wcisnę. I wracam. Dwunaste okienko, herbata, prawdopodobnie ona już była, English breakfast, ale sprawdzę jeszcze dokładniej. Herbata była już przy kalendarzu adwentowym w Mikołajkach. Czyli jutro będzie jeden test herbaty. A teraz co? Losujemy. Skoro dzisiaj mamy 12, może będzie coś ciekawego. A 12, to kochani, wiecie co to oznacza? Już połowa dobi. Już połowa dni i Wigilia będzie. Mam kartkę. No i mamy dzisiaj humor, satyra. No to lecę mnie. Pauza na chwilę. No i mam, kochani, humor, satyrę. I zaczynamy. Stać, policja. Uwierz mi, nie wiem, co te kobiety we mnie widzą.
kiedy interesujesz się numizmatyką? U fotelu na fryzjera siada zupełnie łysy klient. Nieco zdziwiony mistrz brzytwy zapytuje uprzejmie. To co będziemy robić, proszę pana? Myć, goić, polerować. O, kochani, tu mam taki mocny kawał z przekleństwami, więc lecę z nim. Pewien cwaniaczek z Polski opowiada o swoich przeżyciach i wrażeniach z pobytu w Paryżu. Wysiadam, kurwa, bracie, na lotnisku, kurwa, a tam, kurwa, bracie, tylko nikiel i szkło. Idę do Luwru, a tam, kurwa, obrazy. Aż kurwa oczy bolą. Na Champs-Élysées, kurwa, samochody takie, że kurwa mózg staje. Wjeżdżam ci, jak kurwa bracie na wieżę Alfla. A tam kurwa bracie, cały Paryż kurwa, u stóp. Idę ci, ja wreszcie na plac Pigalle. A tam, gdzie nie spojrzysz, same panienki lekkich obyczajów. To akurat dobre było. Teraz mam tutaj coś takiego. Przepraszam, ale to mój mąż jest chory. Czyżby lekarz nowy odkrył sposób leczenia? Staszą, kiedyś byliśmy bliżej siebie. O, tu mam coś takiego. Melonik wykazuje, że kierowca pił, mówi surowo policjant. Dlaczego kierowca utrzymuje, że nie miał w ustach kropli alkoholu? Panie władzo, nie piłem. Na poboczu leżał nieprzytomny alkoholik i ratowałem go metodą usta. Usta. Albo policjant zatrzymuje Mercedesa z psem za kierownicą. Co pan wyczynia? Zwraca się z wymówką do mężczyzny siedzącego obok. Kierowcy. Uczy pan psa prowadzić auto?
Skąd znowu? Oburzony. Oburza się zapytany. Ja jestem tylko autostopowiczem. Otwierać. Milicja. Sprawdzałem, która godzina. Chyba patrzył w mordę, że nie w tą stronę. Teraz Polska. Idealny niebo mundial jest. A Polska właśnie odpadła. Tydzień temu w niedzielę. Z Francją. Żeby tak przejebać. No w mordę jeża, kurwa mać. Drodzy towarzysze, parafianie. Na chwilę sobie pauzę. Dlaczego Stalin umarł 5 marca, a nie 5 kwietnia? Bo 5 kwietnia wypadła Wielkanoc i tego dnia za dużo ludzi w Polsce cieszyłoby się, śpiewając Wesoły nam dziś dzień nastał. Wiadomości, co słychać? Dzisiaj z litości nie nadamy wiadomości.
proszę stracić naszym czytelnikom. Jakich przepraw pan używa? Nasz zawodnik zbliża się do mety. Do gabinetu lekarza wchodzi stały pacjent i zastaje pielęgniarkę. Przygląda się jej uważnie i mówi: siostro, pani dziś złą stroną wstała z łóżka. Dlaczego? Bo pani ma na nogach buty pana doktora. Co pan taki skrępowany? Proszę się rozluźnić. Proszę powiedzieć, a... Kelner, dwa piwa i setka. Kelner przyniósł. Masztalski wypił. Kelner, piwo i setka, proszę. Kelner przyniósł. Masztalski wypił. Kelner, setka. Kelner przyniósł. Masztalski wypił. Panie kelner, jak to jest? Coraz mniej pije. A coraz bardziej rzech o żarty. Panie doktorze, coś słabo widzę. No i co, kochani, na tym byśmy kończyli dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. I nie zapomnijcie, mam robić test herbaty osobno, czy test herbaty plus vlog, czy plus vlogmas. Dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmikiem.
Trzymać się, na razie. I do 13.